Siema! Słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku z Pensjonata RKX, tak, naszego kochanego Pensjonata RKX. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się fiozowaniem, bo tak, są nowe sposoby na nowiutkie pety z Christmas eventu, także sobie dzisiaj to przetestujemy i sprawdzimy, jak najszybciej zdobyć najlepsze pety z Christmas eventu, po prostu nawet nie wykorzystując, uwaga, petów z Christmas eventu, to jest ważne, także zbierajcie tych coinów, bo też się przydadzą. Słuchajcie, na samym starcie łapka, korytarzyk, subik, lecimy do 200 kasubów, no i słuchajcie, co każde 1000 łapek dostajecie peta. Słuchajcie, szybkie info, dzisiaj miał być odcinek z najlepszego sposobu na farmienie, ale słuchajcie, Karolka nagrała taki odcinek, gdzie pokazuje, że wcale najlepiej nie farmi się na te henty, także link macie w opisie, wbijajcie i zobaczcie, gdzie się najlepiej farmi. No i co? Lecimy dalej z odcinkiem! Tutaj macie zwycięzców, gratuluję bardzo! I słuchajcie, przechodzimy sobie, pomału już jedziemy tutaj, widzicie, odeszedźcie na plażę naszą kochaną. I uwaga, mam tylko 223 pety, pewnie zapytacie, miałeś 700 po openingu, ty dziadzie zasady. Miałem więcej potem, bo jeszcze, jak widzicie, wydałem wszystkie tech coiny, a to dlatego, że na internecie, na zagranicy dokładnie, no bo już mówię od razu, tak, większość sprawdziłem z zagranicy, tam oczywiście mają, jakby to powiedzieć, więcej wyfarmione, przez co sobie już to stestowali, ja chcę wam po prostu to przekazać tutaj na polski, także dziękuję zagranicy, że robicie wszystko szybciej, bo macie nieskończoność wszystkiego, bo jesteście gigakoksami. Słuchajcie, są fuzy, które wykorzystują tech coiny, żeby zdobyć najlepsze legendarki z eventu, także mi to rozwaliło łeb totalnie i się bardzo ucieszyłem w sumie. Się bardzo, bardzo ucieszyłem. I sobie dzisiaj to przetestujemy, czy to na pewno działa, czy to nie był fejur. Tak sobie na początek zdejmijmy wszystkie pety, ogólnie pety, które mam, to widzicie, takie są. No, jeszcze jest to najlepsze, ale mam jednego North Pool Wolfa, także mam nadzieję, że zrobię troszeczkę więcej, no ale rainbowki trzeba wam też rozdać, więc troszeczkę do robienia będzie, mamy 4 w ogóle tylko, szkoda. Dobra, słuchajcie, idziemy w tym momencie na fuzika, tutaj się ładował fuzik. I słuchajcie, bo tutaj się zaczyna robić fajnie. Jak widzicie, troszeczkę tych petów mam. A tutaj już są same do dupy, także możemy sobie zrobić takie ofio, zobaczcie. Mek, mek, mek. I dostajemy co? Jakiegoś Angela. Dziękuję pięknie za Empyrean Snake Rainbow. Nie przyda nam się. No nie przyda nam się niestety, ale uwaga, przyda nam się za to, że wyfarmiłem bardzo dużo Blue i Red Fluffy, bo pewnie sobie myślicie, co gada, po co ci to, dostaję. Słuchajcie, dzięki temu możemy zdobyć nowe legendarki, najmocniejsze oczywiście. Na początek sobie testujmy Festive Elfy, bo jestem strasznie ciekawy, co wychodzi z 3 Festive Elfów i dostajemy... I dostajemy Fluffy'ego? Żartujcie chyba. To jest zarąbiste, czekajcie, co za każdym razem? Tak! Nie! O, dobra, nie za każdym razem, ale w większości, jak widzicie, mamy 3 takie i jest wszystko gites. Coś stanie, jak zrobię tak. Okej, dostałem Rudolfa, może być Rudolf. Słuchajcie, ogólnie plan jest taki, że, zdejmijmy sobie to, bo to przeszkadza, uda nam się zrobić bardzo dużo North Wolfów Rainbow i powiedzieć sobie, co ty gadasz, buraku? Bierzecie, słuchajcie, 3 byle jakie, czy to jest Red, czy Blue, czy Red, czy bydy, nieważne, bo już zrobiliśmy elfy. Słuchajcie, bierzcie 3 takie, patrzcie teraz. Co? Nie, to nie jest 100% jednak! Ale to dobra, nic się nie dzieje, słuchajcie, nic się nie dzieje w takim razie, ale patrzcie, za każdym razem albo to wychodzi. Ale się przestraszyłem! Ale dobra, słuchajcie, to nic nie szkodzi. Dlaczego? Bo bierzcie jednego takiego, 2 takie, myk i macie naszego wilczka, także spoko, to też się da wykorzystać, także robimy sobie tak, tak i mamy w tym momencie już wszystko zrobione, także te Rudolfy znikają i pojawiają się zamiast tego, słuchajcie, nasze tutaj ziomale, także no słuchajcie, najprostszy sposób chyba, jaki się da, tylko zobaczmy, ile my ich mamy, bo to są ogólnie pety dla was, bo jak nie wiecie, my rozdajemy pety, rozdajemy myfikale, na przykład takie myfikalki, albo rozdajemy legendarki, zależy co w tym momencie mamy, ale zawsze rozdajemy coś dobrego, żeby to nie było do dupy, nie wiem, nie rozdajemy jakichś zwykłych tutaj silver dragonów i tak dalej, to bo to nie ma sensu, słuchajcie, nie ma sensu tego robić, a trzeba, strasznie trzeba abiozować to, że pestun, no robi tak, a nie inaczej, także robimy sobie 2 takie, 1 taki, myk i mamy zawsze najlepszą legendarkę
w grze. I nawet nie potrzebujemy do tego wydawać naszych gingerbreadów, więc jeżeli nie umiecie farmić tych gingerbreadów, to słuchajcie, no to musicie sobie farmić te coiny. Dodatkowo zachęcam was, jeżeli chcecie farmić dużo gingerbread coinów, Karolka nagrała odcinek, gdzie pokazuje, gdzie najszybciej się farmi, także wbijcie do Karolki, bo to jest mega, mega OP, co ona tam odkryła. Ja się mega zdziwiłem, mówię, matko bosko, co ty gadasz? I słuchajcie, patrzcie, byk. I patrzcie teraz, myk, 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 myk. Elo, mamy to i mamy w sumie jeszcze dwa Grimmy perki, które są do dupci i ten. I mamy kolejnego. Jezu, jakie to jest piękne. A jak zrobimy tak? To mamy Rudolfa, kurde. Ale Rudolfy, możemy sobie zrobić dwa Rudolfy, trzy Rudolfy. Słuchajcie, nasze Rudolfy zamieniają się w naszego wilczka, także jest bardzo dobrze. Zróbmy jeszcze tak. I zróbmy jeszcze tak, tak, tak. Co nam wyjdzie z tego? Aj, halo, 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 halo. Trzy takie i Rudolf. No i wyszedł nam Rudolf, więc straciliśmy po prostu trzy pety, także to nie było to zbyt mądre. I nie polecam tak robić. Czekajcie, zobaczmy jakie mamy teraz, ile ich tutaj mamy. Zobaczmy ile ich tutaj mamy i ile byśmy dali radę zrobić sobie na oczywiście tego. Czyli przejdźmy w tym momencie do Dark Techu. Dark Tech, tak, 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 to jest Dark Tech, dobra. O, do Dark Techu i sprawdzamy make, ile możemy zrobić? Raz, dwa, trzy... Na jeden dzień trzeba ustawiać około. Tak, jeden dzień będzie git. Trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć byśmy mogli zrobić, ale oczywiście da się nie robimy, no bo musimy coś dla widzów załatwić, co ja, bo będę giganobem, ja będę okropny, ja wiem. I słuchajcie, napiszcie mi w ogóle, czy byście woleli, żeby mniej rozdawać Pol Wolfów w Dark Matter, czy po prostu wam rozdawać rainbowki i więcej ich po prostu. Bo wiem, że dużo graczy w ogóle nie ma dobrych petów, a jeżeli nie macie dobrych petów, to po prostu otwierajcie te jaja. Jeżeli macie nazbierane, naprawdę otwierajcie tego w Holender, niech wam lecą te Blue i Red Fluffy i macie darmowe najlepsze legendarki. Nawet nie musicie gingerbread coinów farmić, chociaż przy okazji farmienia tech coinów dostajecie te gingerbready, to i tak chyba bardziej opłaca się farmić te tech coiny, także to jest dobry, słuchajcie, trik, żeby sobie dużo nafarmić, także ja bardzo, bardzo polecam, bo to jest w sumie mega, mega OP. Tak serio, to jest mega OP. Naprawdę, naprawdę, zbieranie tych coinów jest mega OP. Dobra, słuchajcie, zakładamy najlepszy teamek. Santa Pawsa mam w ogóle. Nie, ja to mówiłem na ostatnim odcinku, chyba mówiłem. Ale słuchajcie, jeżeli chcecie wygrać takie North Pole Wolfy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, milion North Pole Wolfów, to słuchajcie, to zostawcie łapkę do suba. Miał być odcinek oczywiście z tego, jak ktoś przyjdzie farbi. Karolka zrobiła taki odcinek, więc was odsyłam do tego odcinka. Link macie w opisie i w komentarzu. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapkę, komentarzyk, subik, no i może kiedyś wam rozdam takiego huge pumpkin cata. Nie wiem, czy byście chcieli, oczywiście musicie to napisać w komentarzu. Ja czytam wszystkie komentarze, a mogę wam poprzywitać dzisiaj serduszka. Więc jak napiszecie dużo komentarzy, to poprzywitam dużo serduszek. Także proszę pisać dużo komentarzy. No i co najważniejsze, siemano!